Witam ponownie, witam jak co tydzień. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać vlog ze szkolenia z Małgosią Morsztyn. Pokażę Wam jeźdźców, którzy trenowali przez 2 dni z Małgosią i nie ukrywam, że z niecierpliwością wyczekiwaliśmy Małgosi w naszym ośrodku. Więc zapraszam Was do oglądania i mam nadzieję, że będzie Wam się podobało. Jak wiecie, a ci co nie wiedzą, to właśnie się dowiedzą, z Małgosią współpracujemy już od ponad 2 lat. Jest Małgosia któryś raz z rzędu u nas i nie ukrywam, że jest to przyjaciel stajni Iskra, przyjaciel naszej stadniny, przyjaciel właścicieli, przyjaciel mój. Bardzo ją cenię za to, jaką jest kobietą i jakim jest jeźdźcem oraz trenerem. Trzeba przyznać, że wyróżnia się zdecydowanie dużą zawziętością i naprawdę jest to bardzo, ale to bardzo wymagający trener. Miałam z różnymi trenerami do czynienia, ale szczególnie właśnie Małgosia wyróżnia się taką bezwzględną dokładnością, tak? Musi być perfekcyjnie, dążymy do perfekcji, pracujemy na tym tak długo, aż będzie idealnie. I to uczy w szczególności jeźdźców konsekwencji i tak naprawdę regularności treningu, bo jeśli nie utrzymamy regularności treningów, tak naprawdę nie uzyskamy takiego efektu, który wymaga Małgosia od jeźdźca, jak i od konia. Więc to szkolenie w ogóle było takie wyjątkowe i przepełnione bardzo ciężką pracą, bo Małgosia zwracała ogromną uwagę, ale to ogromną, i bardzo kładła taki duży nacisk na poprawność dosiadu, ale i poprawność poruszania się koni, tak? Jeśli konie były za łydką, trenowaliśmy na to, żeby koń sam się niósł, sam pracował, sam unosił szyję, czyli to, o czym wielu jeźdźców zapomina i zaczynają zbierać konia od ręki, zamiast od zadu zacząć, zamiast zacząć jechać tego konia naprzód, a dopiero potem myśleć o kontakcie, no to najczęściej robią to na odwrót. I Małgosia ogromny nacisk kładła na to właśnie, by zrozumieć tak naprawdę, na czym polega podstawienie, na czym polega zebrany galop, dlaczego mamy problemy z lotną zmianą nogi, dlaczego nam ustępowanie nie wychodzi, dlaczego ciąg nie wychodzi. I to wszystko tak naprawdę działo się na szkoleniu. Było to bardzo takie uczące szkolenie. Wszyscy jeźdźcy, którzy wzięli udział w tym i trenowali, zeszli z po prostu otwartą twarzą, jakie efekty uzyskali ze swoimi końmi, tak? I to było świetne, że Małgosi przez te 2 dni naprawdę udało się jeźdźcom, którzy były akurat 2 pary, które pierwszy raz w życiu miały w ogóle trening z Małgosią, udało się uzyskać efekty, których przez ładnych parę lat swojej współpracy z danymi końmi nie udało się. Więc to pokazuje, jaki poziom, jaką wiedzę, jaką trening w ogóle reprezentuje Małgosia. Thank you.
którymś z wcześniejszych poradników wspomniałam o tym, że natchnęło mnie bardzo szkolenie Małgosi. I to jest prawda. Zadawała bardzo proste, ale jakże trudne w odpowiedzi pytania dotyczące jeździectwa, dotyczące tego, dlaczego pewne rzeczy robimy, po co po prostu pewne rzeczy robimy. I nie ukrywam, że jak patrzyłam na jeźdźców czy wolnych słuchaczy, którzy słuchali wypowiedzi Małgosi, słuchali tego, do jakie ona ma podejście do pewnych kwestii, było to takim swoistym olśnieniem, swoistym zrozumieniem danych aspektów i pchnięciem ich dalej, tak? Pchnięciem do działania, do tego, żeby zmobilizować się i zacząć naprawdę pracować nad sobą. Bo teraz wyświechtane są te teksty, tak? Ludzie bardzo często mówią, o, pracujemy nad sobą, wszystko najważniejsze jest to, że w zgodzie z sobą, z koniem, z, nie wiem, ze swoją duszą, ale tak naprawdę nie robimy nic w tym kierunku, żeby tak naprawdę było. I te szkolenie było takim wytknięciem błędów i pogrożeniem paluszkiem. Pogrożeniem takim, że weź się do roboty, spójrz na siebie, spójrz na swoje jeździectwo, na którym etapie jesteś, zdecyduj się, naucz się to nazywać po imieniu i zrób coś z tym. I to było świetne. Mnie naprawdę zmotywowało, mimo że miałam też swoich jeźdźców, trenowałam, pracowałam i wpadałam na halę w międzyczasie, ale ja z Małgosią bardzo dużo czasu po szkoleniu spędzam rozmawiając, analizując błędy moich jeźdźców czy osób, które były, tak żeby się czegoś nauczyć więcej. Filmy nie oddają tego, co działo się na szkoleniu, ale naprawdę po prostu było widać takie przemiany w podstawieniu, w zebraniu, w elementach. Nie udało mi się nagrać niestety niektórych elementów, czy Kasi, która też nagrywa, nie udało jej się akurat takich fajnych momentów, gdzie ćwiczyli nad lotnymi zmianami, nad bardziej zaawansowanymi elementami. No bo tak jak mówię, miałam też swoje treningi, swoich jeźdźców, w którym prowadziłam lekcje. Ale zapraszam Was, żeby chociaż na nią popatrzeć, jak ta kobieta pracuje, popatrzeć na jeźdźców, którzy starają się zrobić to, co ona mówi i naprawdę zobaczyć to, co jeźdźcy na tym szkoleniu, czy wcześniej, czy 2 lata temu, kiedy pierwszy raz z nią zamieniłam pierwsze słowa. Ja wiedziałam, że to będzie już współpraca na lata i tak jest. Będziemy się regularnie, cyklicznie dalej spotykać. Spotykamy się i na szkoleniach, i spotykamy się prywatnie, by dalej trenować, by dalej się uczyć, by dalej być coraz lepszym. I tego Wam życzę. I takie szkolenia właśnie pokazują piękno tego jeździectwa, ale oraz ogromną trudność i to nie jest coś, co każdy może robić. Jeździectwo jest dla wytrwałych, jeździectwo jest dla ludzi zapartych, ukierunkowanych na to, by poprawiać siebie, ukierunkowanych na to, by stawać się coraz lepszym i potrafić
przyznawać się do błędu. Tak, robię źle. Dobrze, trenerze, poprawię to. Będę pracować nad sobą. Choćby nie wiem, co się działo, zmienię to. I to jest cecha jeźdźca, który skazany jest na sukces. Tam, gdzie chcemy dojść, możemy dojść, ale ciężką pracą. Moi drodzy, ja się żegnam. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mi się to szkolenie bardzo podobało, ale dlatego, bo Małgosia jest niesamowitą osobą. Jest świetnym praktykiem i trenerem, który doprowadzi każdego do takiego pułapu, na jaki go stać. Dzięki, że jesteście i życzę Wam naprawdę wszystkiego dobrego i życzę Wam, żeby się spotkać w naszej stajni na szkoleniu, czy z Małgosią, czy z innymi trenerami. Pozdrawiam.